Witam, ja jestem Mister Grzechuta, a to jest kolejny odcinek z serii z dziennika Minecraftczyka. Ostatnio zakończyliśmy w tym miejscu. Znalazłem dwa dungeony. Jeżeli oglądaliście ostatni odcinek, to powinniście pamiętać. Bardzo mnie to zszokowało i ucieszyło. Drugi dungeon jest tutaj. Pokażę dla tych, którzy może nie oglądali ostatniego odcinka. Dobra, chodźmy dalej. Zrobiłem trochę miejsca w ekwipunku, mam dwie wolne kratki. I idziemy dalej w poszukiwaniu przygody. Ho, ho, ho. Chodźmy tam na dół, może coś znajdziemy ciekawego, jakieś diamenciki może? O, albo czekajcie, zatkam w tą wodę, żeby nam nie przeszkadzała. Okej. Okay. No, no, spływaj. Aha, tu jeszcze jedna jak płynie. Okej. O, fajnie to wygląda. Takie miejsce. Uuu, ale tam ciemno. Raczej tam nie pójdę. Wow, lawa. Ja się boję lawy. Mogłem do niej wpaść, mogłem zginąć, mogłem stracić mojego mossy cobblestone'a, mogłem stracić moje rzeczy, nie. jak wyjdę z tej jaskini, to będę miał pewien problem. Wow, jakby tu była lawa, to bym pewnie zginął. Mam pewien problem, bo jak wyjdę z tej jaskini, to nie będę wiedział, gdzie jest mój dom. Prawdopodobnie gdzieś zapisałem swoje koordynaty na jakiejś kartce, ale nie wiem, gdzie ją mam. W tym jest problem. Jak jej nie znajdę, to mogę mieć malutkie problemy. Znaczy, ja sobie znam sposób, jak sobie z tym radzić. Po prostu stawiam skrzynie dwie, pakuję wszystko, co mam przy sobie do nich, zapisuję. O, żelazo. Zapisuję miejsce, w którym zostawiłem tą skrzynię, koordynaty do tego miejsca i po prostu zabijam się, potem wracam do tej skrzyni, zabieram te rzeczy i wracam do domku. Bo jak padnę, to mnie przeniesie do domku, do mojego łóżeczka, zapiszę sobie koordynaty z mojego domku, wrócę do skrzyni i potem kierując się... O, zombie słyszałem. Kierując się koordynatami z domku, po prostu wrócę do niego. U, żelazo. Hu. Nice. Okej. Okay. Lawy chyba nie warto zatykać, bo ona i tak zostaje tak. Tak się buguje i nawet jak się źródło zatka, to ona bardzo, bardzo powoli znika. Dobra, wróćmy się do strony wąwozu. Czyli tutaj. Ciągle tutaj zombie jakieś słyszę. Ale gdzie? Na górze. Cholera. Okej. Okay. Wezmę to żelazo i idziemy. Może będziemy... Znaczy, będę się kierował wąwozem. Będę... Jeżeli znajdziemy jakieś, jakby, tunele odchodzące od tego wąwozu, to... Oj, nie mam miejsca. Shit. Mam problem. Co mogę wywalić? Płytę. Wiaderko? Nie, zboże mogę wywalić, bo mam w domu dużo. Okej. Okay. Jeszcze tu jest żelazo. No. To woda będzie mi przeszkadzała tutaj. O, ale wcelowałem. Teraz te odcinki z Jaskim będą ciekawsze niż... te poprzednie, ale
poprzednie też były w miarę ciekawe, ponieważ znalazłem slajmy i trochę ciekawych rzeczy. Oj, 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 gravel. Dobra, odpuszczę sobie ten węgiel. Au, 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 szkielet, szkielet. Boże, co tam się dzieje? O kurde, szkielet. Nie wiem, ała. Chodźcie tutaj może. Creeper, creeper. Chodź do lawy. No chodź. No chodź, creepuś. Creepuś. Nie, ja stąd idę, u mnie szkielet zrzuci do... On sam się zrzuci. Creeper. No chodź tu. Cię. Dźgnę moim nożem. Chodź, chodź. No jaki on jest... Tak, wepchnij go, wepchnij go. Niczemu. Nie. Ogień. Lol. Dobra. Creeper. No chodź, no chodź. To zaraz padnę do tej lawy. Ale... Wielkie jezioro lawy. O, ja cięż pierniczesz. Ja. Lol. Trawa tam rośnie. O lol. O lol. O lol. Bez jaj. O, tu fajna pułapka. Tak sobie idziesz, idziesz. Nic się nie spodziewasz. Nagle wpadasz do lawy. Po kolana. Przejdźmy tędy. Tam widziałem żelazo po drugiej stronie. O, ale dobre miejsce wybrałem. Nie, no nieźle. Ciągle nie mogę ochłonąć po tych dungeonach wszystkich, które znalazłem. To dla mnie coś świetnego było. O Jezu, ile tutaj węgla i żelaza, wszystkiego. Znowu miejsce nie mam. A, żelazo mi się przyda. I węgiel też. Węgla już mam. Dwa staki i jeszcze troszkę. Zaraz będę miał trzy. Ha, 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 ha. Tak, teraz zauważyłem, że jak nagrywam kilka odcinków pod rząd, to mam... mniej się klei ta moja gadka, mam mniej do mówienia. Tak mówię o byle czym, o tym, co mi się nasunie na język. No. A jak nagrywam jeden odcinek na, nie wiem, na 3 dni czy ileś, to jakoś tak mam więcej do powiedzenia. dobra, stąd to może jeszcze ten węgiel wydobędę. Wydobędę. To jest ta jaskinia, z której wyszedłem. Ok. Czyli będę mógł tam skoczyć. Ale by była jeszcze jazda, jakbym znalazł jakieś opuszczone... opuszczone kopalnie. To już by była masakra całkowita na 100%. Proszek, fajnie. Tak, trzymam shifta. Myszka mi się psuje. Normalka. Ui. Znowu jak się skinie. A, tam za wiele nie ma. A tam nie idę. To jest żelazo, ale nie chcę mi się z tą lawą męczyć. Nie lubię, jak jakieś materiały są przy lawie. Najczęściej sobie odpuszczam, chyba że to jakiś diament czy złoto. Wtedy zbieram, a jakiś węgiel czy żelazo to... sobie odpuszczam, po prostu nie chcę mi się męczyć z lawą, mogę jeszcze paść. Nie, tą wodę muszę zatkać, bo ja tu padnę na tych creeperach. O! Oh fuck, jeszcze bardziej rozgałęziłem tą wodę. Fajnie wygląda, tak jak jakaś fontanna. Jak tam wejdę, to te creepery wyjdą. Cholera.
właś. No, no. Lecisz. Lecisz. No. Come on. Aha, zatkałem. To jeden creeper jest, a były trzy. I szkielet jeszcze. No pasuje. Poziomy 15, czyli jakie diamenty możemy znaleźć. Nie, ja wolę pierw zabić tego creepera. No już padł? Żal. Okej. Okay. Ale te wąwozy to był czadowy pomysł. Szacunek dla Nocza. To było... świetne z jego strony, że wprowadził takie coś. To strasznie umila grę i uprzyjemnia chwile spędzone z Minecraftem. Diament! Diament! Diamenty! Nawet dwa! Ha ha ha! Diamenty! Ha 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 ha. O Boże. Jak ten Minecraft mnie rozpieszcza. Wow, ale spadł. Nie. Już nie mam po prostu sił się cieszyć. Za dużo jak dla mnie tego wszystkiego. Nie no, muszę coś wywalić. Z tego mogę zrobić wełnę. A jedno mogę wywalić. Staram się jak najbardziej oszczędzać to, co wywalam. Wow. Tylko dwa. No, ale zawsze coś. Złoto jeszcze tu było, pamiętam. Właśnie, to jest to. Muszę go zebrać. I żelazo. I węgiel. No, ale nie mam miejsca na złoto. Dobra, postanowiłem wcześniej, że jeżeli nie będę miał miejsca, to wiaderko wywalę. Szybka, męska decyzja. Widzę, że mi się powoli czas kończy. Limit mnie dobija. Normalnie to bym zamiast trzech odcinków z jaskiń zrobił jeden, dłuższy. No ale nie mam wyboru. Znaczy mógłbym po prostu wrzucić... mógłbym wrzucić... Czekajcie... Mógłbym wrzucić jeden odcinek z jaskiń, no ale tutaj tyle się dzieje, że po prostu moim zdaniem warto jest to wrzucać. Walę cobblestone'a, bo w domu mam dużo. Węgiel ważniejszy. I żelazo... Ile mam tego żelaza? Myślałem, że więcej mam. Jeszcze złotko. Okej. No i to już jest koniec tego wąwozu. Tam jakieś jeszcze pozostałe jaskinie są. Ale... nie wiem, czy do nich pójdę, czy nie. Znaczy, nie wiem, gdzie są w ogóle te jaskinie. Czekajcie. Tutaj byłem. Tutaj... byłem. Tam nie byłem i nie zamierzam iść. Z góry przyszedłem. No i to... gdzieś tam jeszcze pewnie są jakieś... niesprawdzone przeze mnie, ale... to chyba był ostatni odcinek z jaskiń w tej serii z Minecrafta. Chyba, że będziecie chcieli więcej, no to nagram na waszą prośbę. Ale na razie, jeżeli nie wyrazicie takich chęci, to będę tylko budował coś koło moich... koło mojego miejsca zamieszkania, że tak powiem. No, na razie się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć!